Dzień dobry i witam serdecznie w programie Startup Chat by Cobin Angels. Jak zawsze jesteśmy obecni na antenie Comparik24 TV, ale jeżeli ktoś przegapi nasze rozmowy i nasze wywiady w poniedziałki o 15.30, to zapraszamy też do oglądania nas na kanale YouTube Reach for Bees. Na ogół mam przyjemność rozmawiać albo z inwestorami, albo też z founderami i osobami reprezentującymi startupy. Tym razem mam wielką przyjemność mieć osobę, która jest tutaj dwa w jednym, można powiedzieć, gdyż Rafał Szmuc, witam się bardzo serdecznie, no, nie, Rafał. Witaj. Jest z jednej strony założycielem i CEO Out, ale z drugiej strony my poznawaliśmy się, kiedy jeszcze byłeś w roli anioła biznesu i inwestora, tak. jako członek w dalszym ciągu Cobin e, Angels. Angels. To jest. Więc, e, Rafał, zaczęłabym trochę może od takich. Takiego wstępu, żeby widzowie mhm. też mieli okazję Cię poznać. Więc jakbyś mógł powiedzieć trzy słowa o Twoich wcześniejszych doświadczeniach zawodowych, mhm. a później trzy słowa o Cliniow, żebyśmy lepiej rozumieli, czym się teraz zajmujesz. Tak, może zacznę od tego, że faktycznie teraz Cliniow to jest coś, tam jestem duszą, sercem i czasem. Natomiast faktycznie moja kariera wcześniejsza nie jest taką oczywistą ścieżką do startupera. Zaczynałem jako naukowiec, pracowałem w, w, na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze nauk przyrodniczych, nauk o ziemi. I bardzo ciekawy link stamtąd tu, z tych czasów sprzed tam dobrych 20-30 lat. Zawsze gdzieś mnie ciągnęły dane. To za chwilę do tego wrócimy, dlaczego akurat dane. Po drodze e, fin, e, korporacje finansowe, e, w końcu firmy medyczne. Szpitalnictwo takie profesjonalne. No i jak doszedłem do tego szpitalnictwa, to się zakochałem w healthcare'ze, szeroko rozumianym. I żeby potem już zaangażować się w same, same startupy, bo wydaje się, że to jest wehikuł, który naprawdę zmienia świat. Mhm. Ten, Czyli ten, można ten powiedzieć, stanowy. że byłeś zainteresowany healthcare'em zanim to było modne. Tak. I jeszcze przez tak. Boomem przed boomem pandemicznym. Oj, tak, tak. Czułem, wchodząc z takiego obszaru bardzo ustrukturyzowanego, skorporatyzowanego, jakim są finanse i bankowość, do obszaru medycyny, który jest bardzo regulowany, w tym jest podobny do, do bankowości, ale z drugiej strony czeka łaknie innowacji i takiego, takiej głębokiej zmiany. A cyfrowa, ten Digital Health, o którym często mówimy, słyszymy, wtedy dopiero tak naprawdę rozkręcał się. I mój pobyt w z Angels między innymi wiązał się z tym, że e, mieliśmy okazję e, skierować całą swoją uwagę właśnie na healthcare, na, na, na rozwiązania cyfrowe w medycynie. A fintech w takim razie też Cię interesuje, biorąc pod uwagę, hmm. że tak powiem, zeszłości jest z bankowością? Oczy, oczywiście, przyglądam się temu, na, na pewno. Natomiast e, to jest coś, co mnie m.in. wciągnęło w healthcare. W fintech to jest już dzisiaj, trudno powiedzieć, dojrzały rynek, ale bardzo głęboki. Tam jest mnóstwo innowacji, które się dzieją, które się monetyzują, które są zarówno dostępne i dla klientów, i dla banków, i dla wszystkich jednostek uczestników tego rynku, więc tam się dużo dzieje, to na pewno. I oczywiście z przyjemnością się temu przyglądam. Nie ma co, jest to też źródło inspiracji. Mnóstwo rzeczy się dzieje, takich, które dzisiaj myślę będą e, no, innowacyjne w medycynie, a za chwilę powinny być to standardem. Myślę choćby o blockchainie, mm -hmm, które mm -hmm. wiele rzeczy można rozwiązać. Tak, czyli wszedłeś na tą ścieżkę współpracy ze startupami, najpierw jako inwestor, a nie u biznesu. Mm -hmm. I w którym momencie przyszedł ten moment, że stwierdziłeś: hmm, też bym mógł coś takiego robić, bo nie da się ukryć, że. Tak klasycznie patrzymy na to od drugiej strony. Mamy foundera, który odnosi sukces, tak? Jego firma radzi sobie świetnie i w tym momencie z zarobionych pieniędzy taki founder zaczyna inwestować jako anioł biznesu. Tak. I to jest ta klasyczna ścieżka. Ty zrobiłeś to zupełnie odwrotnie, więc jak to było? Odwrotnie i myślę, że w pewnym sensie klasycznie, bo, bo dzisiaj w Klinocie bardzo doceniamy współpracę z aniołami. Naszym obszarem, o którym rozmawiamy, są angelowie między innymi. A ci często to są ludzie, którzy przeszli przynajmniej część ścieżki podobnej do mnie, czyli spędzili dużo czasu w korporacjach. Mamy w głowach i w sercach wiele takich pomysłów, jak prowadzić biznes, ale bardzo często to nie jest nasz biznes. Nasz własny, ten, który tworzy się przez nasze zaangażowanie, a startupy właśnie takie są. To znaczy, w startupie nie ma tysiąca osób, które pracuje w mojej dywizji na przykład. Jestem ja, są moi dwaj współfanderzy jest trzy inne osoby, albo pięć, może dziesięć, jak jest już duży startup na samym początku, i wszystko robimy sami. To jest w pewien sposób spełnienie takich, przeniesienie tych doświadczeń korporacyjnych na grunt codzienny. Dla mnie nie mam jednej granicy, w której to się zadziało. To było tak, że po zaangażowaniu w Cobin Angels, kiedy czułem, że chcę się podzielić doświadczeniami wyniesionymi z lat pracy w korporacjach, i właśnie z tego takiego bardzo z dystansem spojrzenia na medycynę, które już wtedy miałem, raczej na, na, na opiekę zdrowotną, to, to po, poczułem, że ludzie, którzy są z drugiej strony, którzy najczęściej są, jednak mówiąc sporo moci ode mnie, Czasem biją głową w mur, głową w ścianę, zupełnie niepotrzebnie, bo obok są drzwi. I najpierw chciałem otwierać te drzwi, czyli mówić im, zróbcie to, zróbcie to, skorzystajcie z takich rozwiązań. Potem jednak zorientowałem się, że, że warto to robić po prostu samemu. Nie chodzi o otwieranie tych drzwi, bo ja często wiem, gdzie, gdzie szukać ścieżki rozwoju, jakie metody zastosować, żeby nam się szybciej startup rozwijał, czy bardziej efektywnie. Ale po prostu zobaczyłem, że startup nie ma wieku, nie ma doświadczenia. Ma po prostu ideę, serce, wiarę Fanderów i to mnie bardzo zakręciło w pewnym momencie. No, szczęśliwie trafiliśmy na wspólny obszar, na Clean czyli na no to, czym chcieliśmy się zająć. Fanderzy się spotkali, chemia zadziałała i jesteśmy. Jest magia. Tak. Czyli w takim razie mógłbyś nam powiedzieć, czym zajmuje się Clean Innote? Clean, -out. clean -out, e, Krótko to jest Heltech działający w obszarze, po polsku rzecz mówiąc, danych rzeczywistych, czyli real world data. Rozszerzając to, zbieramy, strukturyzujemy, porządkujemy dane, które, dane kliniczne, które lekarze na co dzień zbierają, z którymi pracują, opisują poszczególne przypadki pacjentów, którymi się na co dzień zajmują w szpitalu. Dotychczas robili to w sposób bardzo tradycyjny czyli spisując tekst. Robią to cały czas, ale żeby skorzystać z tego tekstu, w którym jest ogrom wiedzy klinicznej, tam jest mnóstwo informacji, musieli wykonywać gigantyczną, żmudną pracę, albo oni, albo ich asystenci, albo cały zespół, żeby odczytać niemalże manualnie, nawet korzystając z narzędzi OCR-owych, tą treść, bo poszukiwali pacjenta z takim parametrem, z jakąś mutacją, z jakąś inną, jakiegoś szczególnego przypadku. Nasze narzędzie nie zmienia tego, jak dzisiaj lekarz pracuje. Do tego może zejdzie, dojdzie, dojdzie za chwilę, dlaczego tak robimy, ale lekarz pracuje tak, jak pracował. Robi to, co robił. Natomiast w tym czasie, w którym on tworzy notatkę, tworzy tą treść kliniczną, która jest dla nas bardzo ważna i jednocześnie tworzy się baza danych, którą on natychmiast może analizować, wykorzystać do przeszukiwania, do analizowania pacjentów i rozwijać to dalej, choćby jako własną pracę naukową. Dlaczego nie chcemy... Dlaczego Klino nie burzy tego procesu, w, którym, w jakim lekarz dzisiaj e, pracuje? Dlatego, że będąc po stronie szpitali, e, zetknąłem się z mnóstwem rozwiązań, w których to e, przychodziły startupy albo firmy informatyczne, mówiąc, drogi doktorze, ja ci powiem, jak lepiej pracować. Lekarze naprawdę mają co robić i naprawdę doceniają mnie to, że są skupieni na leczeniu pacjenta. A my skupmy się na tym, żeby Lecząc pacjenta i robiąc minimum tego, co powinni robić, czyli tworząc dokumentację medyczną, żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć, i to właśnie klinę odrobi. No i tak, tak to tak to wygląda. To, to jest klina. Tak, z tego co mówisz, od razu mogę wyciągnąć wątek, który będę chciała jakby teraz mhm. dalej rozwijać w naszej rozmowie. Czyli to, że widzisz problem z kilku stron, bo mhm. jesteś founderem, ale też miałeś wcześniejsze doświadczenia z, ze służbą zdrowia, z tym, jak to działa, więc od razu widzisz kilka perspektyw. Tak. I to właśnie chciałabym wykorzystać, bo na ogół, tak jak mówiłam we wstępie, pracuję albo z rozmawiam, przepraszam, albo z inwestorem, albo z przedstawicielem startupu, a zaraz, rzadko mam tą przyjemność, żeby rozmawiać jakby z jedną osobą, która zna. Te dwie role, stąd uh -huh. chciałabym przejść od samego początku, czyli uh -huh. w momencie, w którym mamy ten e, z jednej, ze strony inwestora poszukiwania możliwości inwestycyjnej, poszukiwania uh -huh. ciekawych startupów, a ze strony startupu poszukiwania inwestora. Uh -huh. I tutaj chciałabym porozmawiać o tym, jak różnią się oczekiwania i potrzeby z jednej i drugiej strony, i jak też Ty na przykład inaczej na to patrzysz, uh -huh. kiedy siedzisz na jednym albo na, na drugim stołku. Więc może jako, że najpierw byłeś inwestorem, to może od tej strony, mhm. kiedy słuchałeś piczy, kiedy startupy opowiadały o tym, co robią, to co zwracało Twoją uwagę, a co na przykład było od razu czerwoną flagą i powodowało, że wiedziałeś, że to nie będzie to? E, tak, to bardzo duży temat, taki głęboki, e, bo sprowadza się do jednego prostego, wydaje się stwierdzenia Ci, do relacji. Po dwóch stronach są ludzie. To więc muszą zbudować relacje. Słowem kluczem dla mnie, i zarówno po stronie inwestorskiej, jak i po stronie startupera, jest dopasowanie. To dopasowanie ma różne aspekty. To nie jest tak po prostu, że musi chemia zadziałać, bo bardzo często z tym inwestorem niewiele czasu spędzamy, więc to nie jest tak, że musimy być na zabój przyjaciółmi, ale musi być coś, co powoduje, że. Po krótkiej chwili nie tłumaczymy sobie, dlaczego chcemy siedzieć przy jednym stole i rozmawiać. Więc na pewno to dopasowanie, zarówno mentalne, jak i celów, jakie chcemy osiągnąć, musi być dobrze zrozumiane po obu stronach. Co to oznacza? Od strony inwestorskiej, patrząc na picze innych startuperów, wtedy jeszcze samemu nie będąc bezpośrednio zaangażowany w żaden startup, no przyjmowałem taką. Podejście bardzo korporacyjne, tak? Czyli oceniałem całościowo, jak, co merytorycznie prezentują, ale ze względu na, na to, jak pracuję i, i, i czemu dużo poświęcam uwagi, czyli ludziom w zespole, bardzo mocno zwracałem uwagę na Team. Później się okazałem, jak, jak już wydaje mi się trochę bardziej doświadczony, że wszyscy patrzą i powinni patrzeć na Team. To jest coś, co buduje zaufanie u inwestorów. Nie było tutaj anioła biznesu, który by ze mną rozmawiał, który by, który by nie powiedział dokładnie, no bo tak dokładnie to tego. Dokładnie tak to jest. To znaczy tego, jako inwestorzy, tego szukamy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o ogień, tak, żeby widzieć, że ci ludzie wierzą w to, co robią, bo to jest naturalne. Często ci startuperzy nie mają wiele, poza pomysłem. Po to szukają inwestora. Ale ten ogień jest potrzebny, ale potrzebne jest też zrozumienie, że ten team, który tam jest, ma wszystko, co potrzebne, żeby pociągnąć to do przodu. To, może być to mogą być przeróżne elementy: energia, wiedza, doświadczenie, technologia, serce po prostu, czy wielka wiara, którą trzeba podsycać i umiejętnie, i umiejętnie kierować. Natomiast ze strony inwestora, kiedy się na to patrzy. Ja teraz już jako startuper wiem, czego oczekuję. Czyli oczekuję przede wszystkim zrozumienia, że startup to nie jest maszynka na przykład do robienia pieniędzy. To tak jest, że wszyscy celujemy w jakiś efekt. Każdy z nas, i startuperzy, i inwestorzy. Ale startup, szczególnie na takiej. choćby na takim etapie, jak jest clean out, Jesteśmy na rundzie seedowej, mm -hmm. tak? Jesteśmy mm -hmm. naprawdę na, na samym początku. Zrobiliśmy go dość szybko, ale, ale jednak, to jeszcze jest długi okres, w którym naprawdę wykażemy to, że ta firma zarabia na siebie. Ona będzie zarabiała na siebie, bo celujemy globalnie w pewno w jednorożca, ale to jest czas. Czas oznacza cierpliwość. Inwestor, który nie jest cierpliwy, będzie miał pewno kłopot w zrozumieniu dynamiki. E, szczególnie w tej branży, bo też zawsze trzeba jakby rozumieć, z kim pracujemy, kto tak. jest naszym klientem, klient indywidualny będzie zupełnie inny od klienta instytucjonalnego, z którym tutaj mamy do czynienia. Więc to, myślę, że to zrozumienie to jest bardzo istotna kwestia, która dotyczy bardzo wielu aspektów. A jakie w takim razie są te wspólne cele? Czy te, jeżeli chodzi o to, czego oczekujesz teraz, jeżeli chodzi o inwestorów clean out? Wspólne cele to przede wszystkim zrozumienie, gdzie prowadzimy ten startup. Jeżeli my mamy ambicje globalne, bo w Polsce zaczynamy, ale ewidentnie rozwiązanie, które budujemy, choćby w klinocie, ma zasięg z natury rzeczy, tego jak jest skonstruowane, jaki jest pomysł, międzynarodowe albo globalne, to oznacza, że ta ścieżka nie jest prosta i wymaga kilku etapów. Czyli wspólny cel, to budowanie na przykład budowanie wartości. Budowanie wartości oznacza rozsądne dzielenie się udziałami na samym początku. Jesteśmy na seedowej Rundzie, nie chcemy od razu oddać nie wiem, połowy swojego startupu. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy kolejnych rund, bo rozwój startupu będzie trwał. Więc celem wspólnym, który powinien być uzgodniony i w jakiś sposób wyrażony, to jest perspektywa czasu, żeby wiedzieć w jakim biznesie się znajdujemy i że potrzeba rok lub pięciu lub dziesięciu, żeby tak. osiągnąć jednorożca. No i tutaj na przykład zrozumienie tego, że jesteśmy heltechem, który z kolei w Klinocie jest bardzo blisko tego deep techa, takich nazwijmy to podstaw, samych podstaw działania całej branży, to nie będzie szybka ścieżka. Więc wspólny cel, budowanie wartości. Takie długofalowe, cierpliwe budowanie. Z drugiej strony bardzo ważna rzecz, czyli wspólna wizja. Jeżeli robimy coś tak podstawowego, jak to w naszym wypadku jest, co chcemy, żeby było w jakiś sposób standardem dla wszystkich pracy wszystkich lekarzy, to to jest zmiana paradygmatu. Inwestor powinien w to wierzyć. To nie jest tak, że musi rozumieć wszystkie szczegóły, bo często ci inwestorzy nie są branżowi aż tak bardzo, żeby wiedzieli, co my tam robimy dokładnie, ale bardzo fajnie by było, jakby współdzielił z nami tą wizję. I dla, na przykład teraz celujemy w jakąś rundę i szukamy w pierwszej kolejności inwestorów, którzy są już w tej branży, rozumieją jej specyfikę. No i to jest chociażby te wspólne cele, to choćby takie. Perspektywa czasu, kolejne rundy, zmiana czegoś ważnego na rynku. Tak? To zrozumienie to jest też ciekawe z obu stron, bo często aniołowie biznesu preferują. Inwestować w branże, które rozumieją. Uh -huh. Więc sam mówiłeś, że bardziej Cię interesował Haltek, uh -huh. w którym już miałeś jakieś doświadczenie. Uh -huh. No i teraz też szukasz kogoś, kto konkretnie, kto się, tak, y, konkretnie się tym zajmuje bądź zajmował. No więc dobrze, udało się wyznaczyć te wspólne cele, mamy inwestora, masz startup, i teraz jest ten krok kolejny, który uh -huh. bywa bardzo trudny i skomplikowany. i Może nie chcę teraz wchodzić w dokładne zapisy term sheetów, czy co się musi wydarzyć w due wow. diligence, tak, i przejście do, przejście do umowy, jeżeli pójdziemy tą ścieżką, bo różnie może też tutaj być. Uh -huh. Ale z obu stron, jeżeli chodzi o co powinno być w takiej umowie. Uh -huh to czy zmieniła Ci się tutaj perspektywa? Bo ta kwestia rozumienia cap table i tego, mm -hmm. jak je budować, szczególnie jeżeli jesteś na pre-seed bądź seed, mm -hmm. jest super istotna i często mm -hmm. jest to taka wiedza, którą inwestorzy, ale też startupowcy muszą pojąć. Tak. I czy tutaj Twoja perspektywa się zmieniła, kiedy jakby tak. siedzisz po drugiej stronie stołu? Tak. To ja bym to po, po, porównał do, do takich, no, do zwierząt, które uwielbiam, kocham, mam dużo zwierząt w domu to jest, mamy malutką myszkę i wielkiego słonia. Tak? Malutką myszką, która jest sprawna, szybka, ale jeszcze malutka, to jest ten start. -up. wielki słoń to jest być może ktoś, kto ma dużo doświadczenia, jest mądry, wiele rzeczy widział w życiu. W związku z tym ma wielkie oczekiwania i do umowy przykłada ogromną uwagę, w której jest mnóstwo drobnych zapisów. Po drugiej stronie jest ktoś, kto dopiero zaczyna często swoją karierę, niekoniecznie jest e, doświadczony, ma w zespole dobrych prawników, no bo to jest początek, czasem nie ma funduszy na to. No więc jak przeanalizować do, dobrą umowę? Więc choćby to, wsiąść do, wspólnie do umowy, ustalić te cele i wybudować jakiś sposób takiej komunikacji, który zbuduje zaufanie między dwoma stronami, że ta umowa realizuje te wspólne cele. Zrozumienie tego to jest jakby pierwsza, pierwszy etap do, do umowy zrobionej z sukcesem, która będzie zapewniała spokojny rozwój startupowi i spokojne e, uczestnictwo w tym rozwoju e, inwestorowi. To nie jest proste, bo te umowy siłą rzeczy zapewniają byt i współdziałanie na wiele lat, więc one muszą przewidzieć mnóstwo różnych elementów. E, skracając to, im prostsza umowa, tym lepsza. Nie? To, to choćby, choćby to, to jest takie spojrzenie startupera. Im mniej warunków e, ograniczających możliwość choćby jakiegoś pivota w trakcie, tym lepiej. E, KPI, -e, które będą e, służyły wzmocnieniu zaangażowania startuperów, a nie ograniczyły, ograniczały ich kreatywności, bo startup ma to do siebie, że po drodze dużo rzeczy się zmienia. Jest inny pomysł, trzeba zmienić. Podejście, zmienić target klientów, być może zwolnić lub przyspieszyć. Jeżeli będzie za dużo warunków w umowie, to ona przestanie odpowiadać takiemu A agility. Tak, zadusić tak. zadusić działania. Wiesz, to jest tak. bardzo ciekawe, bo widać, że w Polsce i na polskim rynku brakuje tutaj pewnej standaryzacji. Tak. Jeżeli porozmawiamy z Wisikami czy startupami z zachodu, to bardzo często i Term Sheet, i później umowa mhm. inwestycyjna są dużo krótsze. I dużo bardziej standardowe, ponieważ jest już jakaś praktyka. U nas mam wrażenie, to potrafi być naście, a nawet kilkadziesiąt stron, przez to, że też wszyscy się tego jeszcze uczymy. uczymy tak. I tutaj jakby są, no i potrzeba nam więcej tych umów, żebyśmy się przyzwyczaili chyba do jakichś, jakichś rozwiązań. Myślę, że to jedno. Dwa, że bardzo zawsze zachęcaliśmy, wcześniej będąc po stronie inwestorskiej, zachęcałem kolegów i, 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 i w, Chcących zaangażować się jako angelowie startupy do korzystania z doświadczeń z Europy Zachodniej czy Ameryki, gdzie w stanach czasem zawarcie prostej umowy to jest dwie kartki. I w zasadzie więcej nie trzeba. Są spisane najważniejsze rzeczy. Wiem, że w porządku prawnym, bardziej klasycznym, tradycyjnym, to jest w Polsce, ciężko to czasem zrobić. Ale naprawdę takie dążenie do prostoty i przejrzystości powoduje, że wszystkim się zaraz potem żyje lepiej. To jest dość dojrzałość rynku, nic innego. Nie? I dobra wola I, wszystkich stron. I dobra wola, tak, i trochę jednak e, takiej otwartości że i wiary w ludzi z drugiej strony. To po mhm. prostu jest potrzebne. A czy są jakieś zapisy w takiej umowie, które są dla Ciebie konieczne, niezależnie od tego, czy jesteś po stronie inwestorskiej, czy jako founder w tej chwili? Chyba nie przytoczyć Ci teraz nic takiego, co mi chodzi po głowie, ale podkreśliłbym jedno. Te zapisy w umowie, które na pewno powinny się tam znajdować, powinny być jak najbardziej elastyczne, bo im wcześniej, na im wcześniejszym etapie jest startup, tym więcej rzeczy się może zmienić po drodze. I żeby one nie były blokadą tak naprawdę rozwoju startupu, a pomagały. To jest jedyna rzecz, którą, którą bym zostawił w, tym, w tej dyskusji. bo Konkretne zapisy są bardzo specyficzne czasem dla, dla poszczególnych wizji. Tak, tak, to prawda. I nie da się ukryć, że też jest niewiele takiej otwartej wiedzy, bo tak. jest to w dalszym ciągu na pewnym poziomie skomplikowania. Ja Ancelarie, ja, ja które ja się tu tym dodał, zajmują, tak, tak. mają z czego żyć. Mają tak. z czego żyć. Ja bym tu dodał jeden ważny element, który czuję, tak. że, że, że dla mnie był bardzo ważny, to jest właśnie Cobin Angels na przykład. Tego rodzaju yy, yy, yy. Stowarzyszenia, grupy, kluby. To jest miejsce, gdzie tą wiedzę bardzo łatwo nabyć. Ja przychodząc tutaj do, do Cobin Angels, nie miałem zielonego pojęcia o umowach inwestycyjnych, o ich specyfice dla startupów. Umowy inwestycyjne podpisywałem, ale innego rodzaju. Więc przenosiłem naturalnie swoje doświadczenie z dużych inwestycji, co w ogóle jest nieadekwatne do tego, co się tu dzieje. I w Cobin Angels, tak naprawdę nabrałem tej inwestorskiej ogłady. I zrozumienia, że po drugiej stronie są młodzi ludzie, którzy wiedzą, że tylko chcą zdobywać świat. Im trzeba pomóc, a nie przeszkadzać. Tak, a jak udaje im się zdobyć świat, to wszyscy na tym zarobią w tak dodatku. Nie no, bardzo miło mi to słyszeć i nie da się ukryć, że kobieta Angels też bardzo mocno działa w stronę tej edukacji inwestorskiej, mając świadomość, że właśnie te standardy i wiedza są nam wszystkim w polskim ekosystemie bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. potrzebne. To już jakby ostatni wątek, gdyż też czas nas pomału zaczyna gonić, to kwestia tego, co po podpisaniu. Uh -huh. Jest umowa... Pieniądze przelane, startup już teraz na pewno sięgnie gwiazd i wszystko będzie super. Więc jak, jakie są najważniejsze elementy z obu stron? Jakie mhm. miałeś oczekiwania jako inwestor, a teraz mhm. jakie masz oczekiwania jako founder wobec swoich inwestorów, żeby właśnie wszyscy byli zadowoleni i żeby ten model współpracy przebiegał jak najpłynniej, ale też wnosił wartość? Warto zadbać o to, co potem, warto zadbać przed. Czyli naprawdę doprowadzić do tego, że choćby KPI, -e, które chcemy osiągać, które inwestor ogląda jako dowody de facto realizacji celu, który sobie założeni, założyli wspólnie ze startupem, były naprawdę zgodne z tym, co startup jest w stanie osiągać. Nie? I żeby startup miał świadomość tego, to jest już ta strona startupowa, że dowożąc je, nie tylko realizuje oczekiwania inwestora, że trzeba mieć jakąś cyfrę, która będzie pokazywała, że jest dobrze lub źle, tylko naprawdę realizuje cel startupu. Tak? Że KPI odpowiada temu, co chcemy osiągnąć. Więc te KPI to jest na pewno ważna rzecz, i to potem po umowie oznacza po prostu spokojniejsze życie. Że to nie jest tak, że rozchodzimy się do swoich zajęć i spotykamy się nie wiem, raz na dwa miesiące na rozmowie, ale mamy cały czas wiele elementów wspólnych, które sobie omawiamy. Ze strony inwestora. Ja tak mam po prostu, że bardzo się interesuję czymś, w co, z, no, czemu oddałem część swojego serca, nie, ale też bardzo uważałem na to, żeby nie stać się korporacyjnym kontrolerem, tak, żeby nie zaglądać w garczki startuperom, bo to oni są od tego, żeby ten startup szedł do przodu, rozwijał się i osiągał te cele, któreśmy sobie założyli i w Klinocie teraz, jak Wydaje mi się, że wiem to wszystko, co jest po stronie inwestorskiej. Jako founder i, i przygotowujący się do, do, do zakończenia rundy, bo teraz jesteśmy, prowadzimy rundę inwestycyjną, to bardzo liczę na to, że właśnie to mi pomoże osiągnąć ten stan, że po umowie po prostu będziemy się w stanie skupić na tym ciągnięciu startupu do przodu, mhm. bo to jest coś, co powinno się dziać po umowie. Nie ma, nie ma żadnych innych elementów. Inwestor patrzy na to, jak się startup rozwija, a startup musi się rozwijać. Jak nie ma innego stanu. Więc... To jest bardzo ciekawe, bo tu są dwie strony, że będąc w tej, na tej ścieżce VC i startup mhm. z jednej strony co chwilę albo zamyka jakąś rundę, albo szuka następnej, jak tylko skończył tą poprzednią. Więc tak, to nie to jest działamy. tak, że tak. jakby ten etap poszukiwania finansowania się kiedykolwiek zamyka, no chyba, mhm. że już mamy IPO czy tego typu sytuacje. Tak. Um, ale z drugiej strony, korem jest prowadzenie samego biznesu i trzeba tak. umieć to bardzo dobrze połączyć, i inwestorzy rzeczywiście nie powinni w tym, w tym przeszkadzać. Ale to tutaj o jeszcze jedną rzecz bym cię zapytała. Teraz zamykając rundę, czy myśląc o następnej, myślisz konkretnie, jakich inwestorów potrzebujesz, z jakimi networkami, czy z jakimi umiejętnościami, żeby jakby najlepiej wsparli was w rozwoju? Tak, tak oczywiście. I to jest wracając do, do kilku tam etapów naszej rozmowy. E to myślę, że to jest jeden z takich kluczowych aspektów doboru, tego dopasowania inwestora i niezależnie od tego, czy to jest VC, czy, czy Angel i startupu. Inwestorzy i Angelowie są po to, żeby pomóc startupowi rozwinąć, a startup między innymi po to, żeby dostarczyć wartość nie tylko sobie, ale również inwestorom. I my patrzymy na to w klinocie tak, jak siebie pozycjonujemy, jak siebie widzimy w przyszłości. Jesteśmy rozwiązaniem globalnym, standaryzujemy rynek i sposób zbierania danych, zarówno w Stanach, jak i w Europie, jak i w Polsce. Więc ktoś, kto wejdzie do nas, kto chce do nas dołączyć jako inwestor, to na pewno musi być ktoś, kto rozumie to, jak to działa. Tak? Więc szukamy przede wszystkim z branży. Oczywiście nie wykluczamy inwestorów, którzy widzą ogromny potencjał w Digital Health, bo ich jest wielu, tak? I niekoniecznie są skupieni tylko i wyłącznie na Digital Health, ale zrozumienie tego, co my robimy i po co, bardzo pomaga w tej, w, tej, w tej codziennej pracy. No i przede wszystkim zaplanowaniu kolejnych rund, czyli budowaniu realnych oczekiwań co do tego, co w następnej rundzie, bo za chwilę, a za chwilę kolejne, być może za jakiś czas IPO. Ale to wszystko ma swoją dynamikę, która będzie tak naprawdę zaczyna się już teraz. Nie? Nas idzie. Tak. I wymaga bardzo długoterminowego planowania i strategicznego tak, wieloletniego myślenia. myślenia. Tak jest. Nie, nie da się ukryć. No, niestety muszę już tutaj pomału kończyć naszą rozmowę, więc już tak na zamknięcie mam pytanie, które osobiście bardzo lubię. Mhm. Czy ty, czy jako startupowiec, czy jako inwestor widzisz inne technologie? Poza klinę, oczywiście. Mhm które uważasz, że są rewolucyjne i rzeczywiście zmienią w jakiś sposób świat? No bo każdy startuper mówi, że przecież zmienia, zmienia tak, świat. My w klimacie zmieniamy świat. Oczywiście. A na pewno życie lekarzy i ich tak, pracę. Tak. Czy może raczej wspomagacie ich pracę, nie zmieniając ich, tak jak, tak, tak jak mówiłeś. Ale czy jest coś, na co ty jeszcze dodatkowo patrzysz i myślisz, że to jest rzeczywiście coś, co wprowadza zupełnie nową jakość? Tak, no, jestem przyrodnikiem z wykształcenia. Yy, I przyroda, i to, co się wokół nas dzieje, yy, ponieważ wydaje mi się, że przeszedłem bardzo dobrą szkołę przyrodniczą, jest mi bardzo bliskie. W związku z tym, dzisiaj, będąc po stronie technologii, wszystkiego, co, co się z tym wiąże, yy, bardzo kibicuję i no, gdzieś tam staram się angażować, albo jako advisor, albo, albo podpowiadać po prostu. Startuperom, którzy rozwijają technologie e, to, związane z OZE, z, 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 z zielone, mm -hmm. czy wodór, czy produkcję wodoru. czy taki tak, tak, Klintek, szeroko rozumiany, mm -hmm. bardzo szeroko rozumiany. Uważam, że ze względu na to, w jakim środowisku żyjemy, że to jest zamknięta planeta musimy sobie tutaj ułożyć życie na wiele pokoleń do przodu to jest jeden z absolutnie kluczowych obszarów, podobnie jak medycyna. E, Jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeniami, które wymagają cały czas leczenia i, i tak będzie. Tak samo e, wychodząc stąd, wyjdziemy, będzie wiatr, deszcz. To wymaga wszystko opanowania takiego, żeby się dało żyć i żeby to środowisko cały czas trwało. Więc to jest dla mnie coś niebywale, niebywale ważnego i staram się w to angażować, nie, 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 nie zabierając zbyt wiele czasu z klinu. Jest drugi taki obszar, który być może wiąże się po prostu z moją karierą finansową, czyli przyglądam się intensywnie zmianowi, para, zmianie paradygmatu na rynku finansowym, czyli kryptowalutom, blockchainowi, bo uważam, że to dąży do tego, żeby to był bardziej zliberalizowany rynek. Niekoniecznie nieregulowany, ale zliberalizowany. Jesteśmy blisko. No to mi nie pozostaje nic, tylko trzymać kciuki przede wszystkim za Clean ale również za te, za te branże, o których mówiłeś. Rafał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A ja jak zawsze zapraszam Państwa do oglądania nas co poniedziałek na Komparik24TV o 15.30, jak również do śledzenia nas na kanale Reach for Bees. Rafał, jeszcze dziękuję. raz dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.